Nazywam się Zuzanna Laskowska z domu Pasek. W 1945 roku moi rodzice z trójką dzieci z województwa krakowskiego, 30 km od Krakowa, z zapadłej wsi, która teraz nie jest zapadła, Mniszów, przyjechali do Gdańska. Tata przyjechał wcześniej, w maju. Nas zabrał w sierpniu, bo ja musiałam iść do szkoły. Przyjechaliśmy, nie pamiętam tego, czy to był Gdańsk Główny, czy Gdańsk Południe, bo to było wieczorem. Jechaliśmy 2 dni. Moja siostra miała 7 miesięcy, czy 8. I brata miałam, Kalekę. Miał 4 lata, jak jechaliśmy, ja 6. Mieszkaliśmy na stoku pod numerem 38, mieszkanie 10. Nazywało się jeszcze Grenadier Gasse. Dlatego, że ja mam taty legitymację z 1945 roku, jakiegoś odpowiednik z Bowidu to był. W tym dokumencie jest adres Grenadier Gasse 38, mieszkania 10. To było czteropokojowe mieszkanie, gdzie 2 pokoje zajmował mojej mamy kuzyn, a 2 pokoje my. I moja mama zawsze opowiadała, tam były kiedyś balkony, teraz tych balkonów nie ma. Moja mama opowiadała, że jak przyjechała do Gdańska, to stała na tym balkonie i wiecznie płakała, dlatego że widać było w stronę Kościoła Świętej Trójcy same gruzy. Ja byłam taka dziewczynka ze wsi, z zapadłej, to ja nie umiałam się tak koleżankować. Wyszłam na dwór, siedziałam na tych schodach, ktoś mnie tam powiedział, że góra jest i że wszyscy zlatują z tej góry, wiesz, ja też, to pamiętam, to ja też chciałam zlatywać, bawić się tak z nimi, no i zleciałam i od razu kolana oba były potłuczone. Już więcej na tą górę nie wchodziłam. No jakieś tam deski w tej piwnicy były i ta piwnica była taka długa i tata mówi tak, że boi się tam wejść dalej, bo nie wie co tam jest, ale w końcu się odważył wejść, a tam były ozdoby choinkowe. Jedną z tych ozdób leży ta złota. Ta złota to były bombki bardzo, nie takie jak nasze leciusieńkie, tylko były takie, ta bombka też jest ciężka. Takie były bombki ciężkie i na choinkę, no to musiało być, bo pierwsze święto, to widzę na zdjęciu, które mieliśmy w 1945 roku, że widzę, że tych ozdób na tej choince jest sporo, więc widocznie to z tej piwnicy było. Były bardzo ładne bombki takie. Myśmy z takim moim rówieśnikiem, no 2 lata starszy ode mnie, Józkiem Terału, który mieszkaliśmy na jednym piętrze. Myśmy chodzili z tego przez, to się nazywało Jedności Robotniczej, ta ulica chyba, na tory i tam były przed Urzędem Wojewódzkim baraki, gdzie były, no myśmy widzieli dużo kobiet, Niemek, nie? To były wszystko, bo wydaje mi się, że z Gdańsk południe były te transporty do Niemiec szły. I tam na przykład ja widziałam, no tam przychodzili Rosjanie do tych dziewczyn. Tam jakieś chichy, śmiechy były. To pamiętam, że tam były takie baraki właśnie postawione i one tam były. A myśmy tam chodzili, bo tam było dużo desek i myśmy przez te tory przynosili do piwnicy deski na opał do domu. Ja nie wiem, jak ja miałam siłę taką deskę nieść. Pamiętam sklep państwa Kurminów na rogu tego małego mostku. Spożywczy taki, najlepsze mieli myszki takie, jak teraz gumiaki są te, to takie myszki były bardzo dobre. Cukierki, tam się chodziło po te myszki. Dzieci są okrutne, czy to wtedy, czy teraz też. Więc pamiętam taki incydent, że chłopak, no powinnam powiedzieć gdańszczanin, może to był Niemiec, nie wiem. Bardzo biednie ubrany, miał podarte ubranko.
A ta halastra tych dzieci, któreśmy tam były, on szedł przez stok. Te chłopaki wsadzali mu w te dziury w spodenkach patyki. Tak mu dokuczały, nie? I on uciekał przed tą halastrą tych dzieci. Jakoś mi tak wyjątkowo zapadło to w pamięć, że oni nawet jakby jechali, to on chyba do końca życia to pamięta. Że jednak były takie. No ale nie trzeba się dziwić, ludzie też przyjechali z bagażem cierpień swoich, nie? Później w 1946 dostaliśmy mieszkanie na Biskupiej 29, mieszkania 3. Po pani, która nazywała się Trznadel i miała syna Tadeusza, to pamiętam. I tam mieszkaliśmy do 60 chyba drugiego roku. Dlaczego ja tak ciągle wracam do tej Biskupiej? Dlatego, że to była moja młodość i moje dzieciństwo. Bieda była, aż piszczy, ale wszyscyśmy się znali, wszyscyśmy się kolegowali na tej Biskupiej, ale tak na przykład takimi segmentami. Tu, gdzie wasze stowarzyszenie jest, to mniej, a ten cały róg, który jest ten zakręt, to my się wszyscy bardzo przyjaźniliśmy. I chodziliśmy do jednych szkół. To było najważniejsze. Myśmy to nazywali, tam gdzie jest ta wyższa szkoła teraz, to myśmy to nazywali fabryka. Tam było część po wojnie fabryki, bo pełno wełny było. No my żeśmy chodziły na takie, jak to się mówi, o pachta dawniej, nie? Że takie, no, grzebanie gdzieś w czymś. A druga część, bardzo dużo było wysiedlonych, to znaczy wysiedlonych z Kresów ludzi. I tam miałam koleżanki właśnie, które chodziły ze mną do szkoły i z moją koleżanką Jadwigą też przyjaźniły się. No to mogę powiedzieć, kto: Halinka Tyszkiewicz, Genia Żukowska, Danka Żukowska. Były też dzieci, które były no, pochodzenia gdańszczanami były, nie? Mieszkały wyżej, tam powyżej mojego bloku 29, nie? To taka, pamiętam, że Monika była, Urszula Kwada, która mieszkała pod 22 albo 23, na trzecim piętrze. Oni wyjechali do Niemiec. Ta Monika chyba nie. Jakby na dół iść, nie? To pod 18 mieszkali państwo Sajowie z trojgiem dzieci, Gienkiem, Krysią, która chodziła ze mną do szkoły, i Halinką, która była koleżanką mojej siostry. Pod 17 była Jadwiga Rutkowska, też było ich troje. Halinka, Jadwiga i Edek najmłodszy. Pracował w Dzienniku Bałtyckim jako chyba kierowca, jeżeli się nie mylę. Przy schodach, jak się idzie do góry, w tym jednym domu, to mieszkali państwo domadzierscy. Ale jak się schodzi na dół, to 16 była. Kwiatkowscy na dole, na pierwszym piętrze Jurek Ostrowski. I jeszcze była pani Walczak, mieszkała z córką. W tej chwili zapomniałam, jak miała na imię. To też chyba była gdzieś pani z terenów Prus. Była wyznania jehowitką, jak powiedziała, że wojna będzie, to wszystko sprzedawała. I po pani Walczakowej mam jedną szklankę z kwiatkami malowanymi. No bo to wzięłam z domu, było. I później to był dom, którego już nie ma. Później była, jak się schodzi ze schodów od góry, od 15, to takie powiedziałabym, to były takie budynki slumsowe, nie? I tam mieszkali na przykład pani Lachowicz, Janka Lachowicz, to była nasza koleżanka, jeszcze Henia miała brata. A teraz ten dom, który remontują, tam mieszkali mój kolega ze szkoły, Bogdan Gozek, który już nie żyje, Ilonia. I na dole mieszkali państwo Cimkowie, którzy mieli trzech synów. Jednego pamiętam, Tadek miał na imię. I później 10 była, której też już nie ma, jest ogródek. I ta 10 była w postaci takie, że wchodziło się przez taką ciemną
po schodkach przez taki ciemny korytarz na podwórko. I tam były komórki oparte o ten dom, który tam jest, narożny. Myślę, że to mieszkali państwo, którzy byli gdańszczanami chyba. A tu mieszkali cała rodzina Kazienków na przykład. To byli ludzie, którzy przyjechali z Przemyskiego. Na parterze była Janka i Basia Kazienko. I na pierwszym piętrze mieszkali państwo podfigurni, którzy mieli komórkę na tym podwórku i robili piłeczki takie i jeździli po takich odpustach, jakichś, co teraz to by powiedzieli, festynach, nie? Z tymi piłeczkami, które były na gumce i mieli jednego syna Zdziśka. Bardzo był mój brat, ze względu na to, że był kaleka, ale sam chodził po biskupie jeszcze wtedy, to bardzo często właśnie do pana podfigurnego tam wchodził na to podwórko, bo tam pan podfigurny w tych komórkach tam coś robił. No to wiem, że to tak było. I narożny dom, gdzie jest tak pięknie odnowiony teraz, naprzeciwko 29, bo 29 za chwilę. To mieszka na pierwszym piętrze Hanka Gajewska, na ostatnim piętrze pani Baradziejowa. Najpierw mieszkał pani Baradziejowej męża brat, który wyjechał w krakowskie, bo chcę powiedzieć, że z tego krakowskiego to było z tych wsi tam, którzy się znali, to było dość dużo ludzi. Jak schodzimy ze schodów, to kiedyś stała drzewo, lipa, którą ścięli. Była na niektórych zdjęciach jeszcze jest ta lipa. I pod 17 mieszkała moja koleżanka Jaćka. W dalszym ciągu się obie przyjaźnimy, kolegujemy. Na pierwszym piętrze mieszkała pani, jej ciocia, pani Jasikowa. A na trzecim albo na drugim piętrze mieszkali państwo Apeltowscy, którzy mieli trzy córki. Jedna z nich pracowała w szkole morskiej. To była koleżanka mojej siostry, Bożenka, Tereska i tej ostatniej, Sławka chyba, jeżeli się nie mylę. A teraz o moim domu i tym narożnym. W tym narożnym na drugim, czy na trzecim, na ostatnim piętrze mieszkali państwo Muchowie. Tam byli sami chłopcy i żona pana Muchy, on pracował w tramwajach, chyba w tramwajach albo w autobusach, no gdzieś w komunikacji miejskiej. I ja chodziłam z Zygmuntem do którejś klasy, nie pamiętam, czy na plac Wałowy, czy do dwójki. A z mojego domu na dole mieszkali państwo Mąkiewiczowie pod 29. Mieli to, ten syn mieszkał do swojej śmierci tam na parterze. Oni byli z Wilna. Na pierwszym piętrze myśmy mieszkali po pani Cznadel. Na drugiej stronie mieszkał dwóch panów Zielińskich. Jeden chyba był, nie wiem, czy weterynarzem, czy coś miał wspólnego z weterynarią chyba. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jakiś był od zwierząt. Na drugim piętrze mieszkała pani Wójcik z córką Bożenką. Małżeństwo Wójcików. Pan Wójcik bardzo wcześniej zmarł. I naprzeciwko mieszkała Ula Frycz. To jest rodzina, o której myśmy wszyscy nie wiedzieli. Ja też nie wiedziałam, że to jest tak zasłużona dla Polonii Gdańskiej rodzina. Pani Fryczowa nazywała się Majewska, jest ulica Braci Majewskich. Jeden ksiądz Majewski, jest tablica pamiątkowa na domu harcerza też. I pan Frycz był trenerem, przed wojną, trenerem Gdani Gdańskiej, piłce nożnej. I myśmy chyba wszyscy nie wiedzieli, bo oni wrócili, bo oni jak się zaczęła wojna, to już później mi powiedziała Ula, że oni wyjechali przed samą wojną i później po wojnie wrócili do Gdańska.
No ale niestety w 52 czy 3 roku wyjechali do Austrii, bo pan Frycz był Austriakiem. A tam, gdzie sklep jest, to pamiętam, też chodzili do... Państwo Parolowie mieszkali. Sylwek był, pamiętam, chodził z nami do szkoły. No może nie pamiętam wszystkich dzieci, dość było ich tam 4 czy ileś. Na drugim piętrze mieszkali. Myślę, że ten mężczyzna, chłopak został w tym domu po rodzicach. Romaniukowie. Ja akurat z tą jedną chodziłam do szkoły. 30. To tam na samym rogu mieszkał Rysiek Mróz i jego siostra Ewa. To z tych dzieci pamiętających, to takie była sympatia trochę jednej z naszych koleżanek. I kiprowscy, to też do szkoły chodziłam. No i później ten dom, gdzie ten pan Masian, no to tą, ja pamiętam tylko Walka Masian. I ten dom, z którego rosną drzewa w nim, to tam spod osiemnastki państwo Sajowie się później przenieśli na parter tego domu, tam mieszkali. A naprzeciwko był rzeźnie. Jeszcze tego domu, którego nie ma, taki długi, to tam na dole był szewc po wojnie i myślę, że mieszkał naprzeciwko. To moja koleżanka Jadwiga chyba więcej wie, bo ona tam do tego pana chodziła, bo on miał książki i wypożyczał podobno. A następny dom to był dom z rzeźnikiem. Ten rzeźnik miał przepiękne kafelki niebieskie na zapleczu. I gdzie te kafelki się podziały? No i naprzeciwko czwórki, gdzie jest wasze towarzystwo, na pierwszym piętrze mieszkała, najpierw mieszkała pod piętnastką Jadwiga Dylewska, później się nazywała Sokołowska, z mężem i z mamą na pierwszym piętrze. I na ostatnim piętrze mieszkał pan, to była bardzo dobra moja koleżanka, Stachowicz. Nie miał jednej nogi i miał farbiarnię na stoku, później na rynku. Jak przy samym budynku, przy samym jak gdyby cmentarzu, takie są jakby sklep był czy coś, to tam było, on miał tam farbiarnię, taką farbował sukienki, przefarbowywał, czyścił. Jak kończy się pan Płatek tutaj, to tego następnego domu nie ma i była uliczka prawo i tam kiedyś po wojnie chyba były 2 domy, a później był jeden i tam mieszkali państwo Fiołkowie, to byli przyjaciele moich rodziców z dwojgiem dzieci, z Wieśkiem i z Wandą. I tam na rogu była jakaś, nie powiem czy fabryka, to był taki zakład, jakiś farb pan prowadził. I jeszcze w naszym domu pod 29 w suterynie był Magiel. Jedni mówili u Szwaba, jedni mówili u Niemca. Różnie to, bo bardzo słabo mówił po polsku. Pamiętam jego córkę. Ona wyjechała chyba do Niemiec. Bardzo ładna kobieta była. Magiel to było coś okropnego. To jak mama mówiła, idziemy do Magla, to była ostatnia katorga. 2 rzeczy były najgorsze. To było tak noszenie węgla do piwnicy i ten Magiel. U nas w domu było 3 pokoje, no to nie było, bo podłogę trzeba było raz w roku malować na czerwono. No bo taka była, nie wiem czy moda, czy nie na tak czerwono, tylko na bordowo. Podłogi były bordowe. No to później już łatwiej było jakieś chodniki, czy już dywany, to już chyba w 60-tych latach gdzieś tam. Firanki u nas w domu, to w małym pokoju od strony podwórka, no to było z gazy. Takiej aptecznej gazy, firanki. I tata mój dostał, zasłony były w pokoju, to tata dostał z jakichś magazynów UNRA, które były gdzieś tam chyba w okolicach baraków przy Filharmonii Bałtyckiej. Tak mi się wydaje, że to tak gdzieś tam w domu mówili, nie? Toaleta to była na tej biskupie taka komórka w przedpokoju. Już nie będę mówić o tych szczurach, które po Gdańsku chodziły, bo najwięcej to ich było na tym stoku widziałam.
bo tam jest tak 38, a w środku jest studnia taka, podwórko studnia, to jak było się tam popatrzeć, to tam szczury takie jak, no to było okropne. Także ja właśnie Gdańsko pamiętam, że nawet w tej Raduni pływały takie. Bawiliśmy się, to co było tam za Biskupią, te wszystkie, to myśmy nazywali to góry. I szło się na góry. Nie, więc przyszła niedziela czy takie, to się szło tam, bo się tam w piłkę grało, jak stadion był. Tam był stadion i tam łucznicy też jakieś treningi mieli. I tam za stadionem były takie dwa takie, ja wiem jak to powiedzieć, no takie łąki. Takie trochę niżej, trochę wyżej. Tam się znało każdy krzak, za przeproszeniem, się znało, bo tam się chodziło cały czas i tam rodzice wychodzili, to znam, bynajmniej moi rodzice, brali jedzenie na cały dzień. No i tam się szło z kocem, starsi grali w karty, a myśmy no, w piłkę, w co tam, w kamyki graliśmy, nie? Życie towarzyskie na Biskupiej było takie, że wieczorem to w chowanego, po bramach. To była zabawa w chowanego. A w zimie to były sanki. Sanki, towarzystwo się schodziło, jak już się ściemniło i lekcje były poodrabiane. I od samej góry się jechało do samej Raduni. I tak wyślizgany ten róg był, że rano jak podjeżdżało, bo tam w tych katakumbach, gdzie jest policja, to tam były magazyny KBW. I jak jechała zmiana warty rano, to rzadko kiedy podjechali po tą wyślizganą górę. Trzeba było jakimś popiołem tam posypywać, żeby mogli wjechać, nie? No i było bardzo wesoło. Do samej rzeki się jeździło. Ja pamiętam, że jak się schodziło z Biskupiej i zakręcało się pod most, to tu były takie drzewa duże i był taki jakby dół do księdza Rogaczyckiego. Później to zasypali. Zasypali. I pamiętam dwa na Stawkach, bo na Stawkach był tylko jeden dom. Tam były takie gruzy. Tam widać było ślady ulic, ale było bardzo dużo gruzów. Ten pir też taki, to był cały zgruzowany. Tylko ten jeden dom stał. Chodziliśmy w te gruzy, bo tam jakieś takie kolorowe papierki były, tak jakby po fabryce cukierków, może jakieś magazyny, nie wiem, i jakieś takie kolorowe rzeczy. Wiem, że tam po piwnicach się chodziło i tam bardziej chłopcy byli odważniejsi niż dziewczyny. Zawsze można było od nich wycyganić. Cmentarz na Salwadorze był taki, że jak tutaj przy stoku, to były takie domeczki, jak ja nie wiem, czy to, tam były trumny powkładane, nie wiem, jak to się mądrze nazywa tam, no takie grobowce może, o, grobowce, tylko one były, takie domki stały. No tam chłopaki wchodzili, to trzeba przyznać. No i, no może szczegółów nie będę opowiadać. W każdym razie to był naprawdę bogaty cmentarz, bo ja pamiętam tylko trzy groby takie, które mi utkwiły w pamięci. To była jedna, tak od strony Salwatoru było taka płyta z czerwonego chyba granitu, czyż to chyba cała rodzina tam, bo było dużo napisane, najlepiej się bawiło tam na tym cmentarzu. I było też pomnik na przykład w kształcie czarnej trumny. Duża czarna trumna zamiast, no jako pomnik była, to pamiętam. Całe drzewa oblepione ludźmi, a ta górka, która jest koło kościoła Chrystusa Króla, gdzie jest ta kapliczka z tych kamieni, to naprawdę nie miała trawy, bo tyle ludzi szło. Tyle ludzi z Gdańska szło na tą egzekucję. Moja mama wzięła dzieci i poszła też zobaczyć. Nie trzeba się dziwić tym wszystkim ludziom, którzy tam przyszli. Ja nie pamiętam samej egzekucji,
ale pamiętam ten tłum tych ludzi. Naprawdę, to był niesamowity tłum ludzi, którzy szli przez te gruzy i przez tą górną ulicę i przez te, i naprawdę nie było, pamiętam, że była ściachana ta trawa na tym i te drzewa takie oblepione. Na stoku kręcono do widzenia do jutra, a u nas kręcili balet pikowy z Benoit pod osiemnastką. Jeszcze inny troszeczkę mur był, bo ten mur później tam zrekonstruowano i on wchodził przez tą tam do tego. Nam nie pozwolili ze względu na to, że mój brat w domu, to tak jak był w domu, to zawsze w oknie tam se siedział, nie? Wiem, że nie pozwolili, żeby ktokolwiek był w oknie, bo tam jakiś napis był, notariusz czy coś, nie? I niedawno oglądałam ten film w internecie, na YouTubie i zobaczyłam, że faktycznie puste są te okna w tym filmie, ale jak lecą tam ci, taka grupa ludzi w tym filmie, to pokazane jest tył tego domu, to tam widać postać i to na pewno był mój brat, dlatego że on na pewno mama nie pozwoli, nie wolno tam było wyglądać przez okno, to go posadziła w tym małym pokoju. W moim domu pod 29 na strychu, na samym końcu tam były kartony ze zdjęciami. I ja wzięłam z tego kartonu dwa zdjęcia, w tym jedno mam. Z 1927 albo 9 roku. Dwóch panów w stroju takim i pisało z tyłu Hajbudy 1929 rok. I to zdjęcie mam. Ja zupełnie inaczej przez wszystkie lata myślałam o takich właśnie terenach polskich. Ja przyjechałam prawie z centralnej Polski, bo przyjechałam z tego krakowskiego. Ale ludzie przyjeżdżali, też byli wysiedleni z Wileńszczyzny, nie? Przyjeżdżali na te poniemieckie domy. I nikt się wtedy nie przejmował, że Niemcy opuszczali te domy, jak stali, nie? Ale po pewnym czasie, mówiąc szczerze, to człowiek inaczej na pewne rzeczy patrzy też, że jednak nie zabierali tego ze sobą. Nie zabierali. I ciężko było się pogodzić z tym może. Mogę współczuć. Przedtem na pewno jak była młodsza, to nie miałam takich odczuć. Ale to były fajne czasy. Teraz nie mają takich przestrzeni. Ja bym chciała do mojego mieszkania chociaż zaglądnąć. Jak tam było? Jak tam teraz jest? I gdybym nie byłam związana z Elbląską za bardzo, byłam związana z biskupią i zawsze z wielkim sentymentem do tych lat biednych wracam.